Szanowni Państwo, dzisiaj dzięki jednej fajnej sztuczce zobaczymy sobie najstarsze filmy Stajerna w internecie, przynajmniej postaram się takie znaleźć. Sztuczka polega na tym, że wchodzimy sobie w wyszukiwarkę Google, nieważne. Wpisujemy sobie, no nie wpisujemy sobie Google tutaj, tylko wpisujemy sobie komendę. Wpisujemy sobie komendę site, wykropek, youtube.com i dopisujemy sobie słowo TAER. Dzięki temu widzimy sobie wszystkie filmy. O, działa faktycznie. Kurde, jakby to nie działało, to tego odcinka byście nie widzieli, więc fajnie, że to działa. Nie testowałem tego jeszcze jak coś. No i mamy sobie wszystkie filmy Stajerna. Jak widzicie, są filmy po prostu wszystkie z YouTube'a. Nie możemy znaleźć nic innego, jak sobie wejdziemy na kolejną stronę. Dalej będą filmy, no ogólnie z YouTube'a, tak? Nic innego nam nie wyskoczy. Zapytacie, po co to zrobiłem? Mogę wejść na YouTube'a? Ano, dlatego, że na YouTube'ie nie ma jednej specjalnej funkcji, która jest tutaj. Narzędzia, kiedykolwiek i zakres dat. I w tym momencie możemy sobie wpisać datę, jaką chcemy zobaczyć, czyli po prostu zakres dat, w których te filmy będą. Ja sobie piszę na początek rok 2000, no nie wiem, 13 powiedzmy, i tylko i wyłącznie ten. I zobaczmy sobie, o, jak widzicie, teraz mamy filmy z 2013 roku, no nieważne. I sobie możemy teraz pooglądać te filmy, zobaczyć jak to będzie i powoli będziemy przesuwali się w tył, zobaczymy jak stare filmy udało się znaleźć. Jeżeli nie wiedzieliście o tej sztuczce, to fajnie, to może was czymś zaskoczę. Słuchajcie, jeżeli jakiś youtuber mi ukradnie ten pomysł, to napiszcie mu w komentarzu, że ja byłem pierwszy, bo ja pierwszy to odkryłem, ha, no. A my sobie przechodzimy do oglądania filmów, zobaczmy sobie w ogóle pierwszy film jaki wyskoczy. Ja tego jeszcze w ogóle nie oglądałem. The Pride of Tyrion, pierwsze wrażenie, jest to MMO Playa z 2013 roku. Zobaczmy co tu będzie. Jakość nawet dobra, 720, spoko. Co się rzuca w pierwszy rzut oka? To ta stara obramówka. Ej, szczerze nie wiem, czy na obecnym launcherze możemy włączyć tą obramówkę. W sensie wiecie, że okienko robi się takie małe. Chyba to usunęli, aczkolwiek może nie, no nie wiem, ale bardzo fajna nostalgia. Ogólnie no, gra wygląda tak samo. Jestem też ciekawy, czy te filmy, które... O, tu jest coś nowego już. Zobaczcie. Mamy chyba... Nie wiem, te kolory są takie strasznie ostre. Wydaje mi się, że one są ostrzejsze. One są chyba ostrzejsze od tego, co jest teraz, aczkolwiek, no nie wiem. Tak czy tak jestem ciekawy, czy te filmy będą się dużo różniły od tych filmów, które są teraz na YouTubie, czyli no 8 lat później. No tu ogólnie Resident Sleeper. Dobra, zobaczmy sobie coś innego. Zobaczmy sobie na przykład, mamy oczywiście Roya. W tym roku Royo nagrał film Stajerna. Zobaczmy sobie go. Ogólnie myślałem też, żeby kiedyś zrobić oglądanie całego tego filmu na jakimś live'ie, czy na filmie. Po prostu na odcinku, bo ten odcinek jest serio świetny, jeżeli chodzi o Lord Stajerna. Dziwi się jakoś Roy... Zawsze to działa, chociaż pewnie już większość z was też się tak robi. Dyn, 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 dyn. Wtedy było inne tempo nagrywania, nie? Wtedy to był czas, żeby nagrywać. No, Tyrn Aqua Regis solo, nie? Krozde, proszę bardzo, to samo co 8 lat temu. Walki PvP łukiem z fizolami. Tyrn Poranik Kasa. Dobra, nuda, lecimy sobie troszeczkę wcześniej. Wpiszmy sobie rok 2012. Zobaczymy, co wtedy wyskoczy. 2012, pyk. Okej, mamy filmy z 2012 roku. Muszę zobaczyć, jak odmieniać daty, bo jestem debilem. No i mamy filmy z 2012 roku. Zobaczmy sobie, co teraz tutaj będzie. The Pride of Tyrion Gameplay First Look HD. Zobaczmy. Hey guys, it's Bugbear. Ej, to jest w ogóle jakiś, kurde, Anglik. Co to ma być? Nie jest Polak? The Pride of Tyrion, okej, zobaczmy sobie. Okej, on tu po prostu pokazuje, jak wygląda ta gra, tak jak każdy YouTuber. Ej, zaufajcie mi widzowie, za 2 miesiące, jak wyjdzie Broken Ranks, wszyscy rzucą się w ten sam styl filmu, w sensie... Broken Ranks, pierwsze wrażenie i będą tworzyli postać. Zaufajcie mi, tak będzie, na 100%. Stary samouczek. Dobra, ogólnie, okay. Tak szczerze, o, stary prolog, patrzcie. Mamy sobie stary prolog. Dobra, nikogo nie obchodzi, co ten gość tak szczerze mówi. Zobaczmy sobie postać, jak to wygląda. W ogóle, jak oceniacie, ten prolog, który jest teraz, jest lepszy czy gorszy od tego, który był kiedyś? Ja szczerze mówiąc, dam dużą dawkę nostalgii do starego prologu. I chyba jak miał wybierać, to lubiłem ten stary prolog. O, zobaczcie, tutaj mamy sobie tą starą lokację. Tutaj się podchodziło do tego braciszka chyba i tam pies do nas dołącza. Zobaczmy, czy się zgadza wszystko. Przewijmy sobie kawałek. Pyk, 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 pyk. O, Zito, tak, dokładnie tak. Zito po angielsku, okej. Okay. No i jest pies. Nie, bardzo fajne, to jest w ogóle duża dawka nostalgii swoją drogą. Zobaczmy sobie film The Pride of Tyrion Wojna. Niestety muszę go wyciszyć, bo już widzę, że będzie prawa autorskie. Ale zobaczmy sobie, czym jest ten film. To jest w ogóle PvP, zobaczcie, to są jakieś stare niki. X Kroko X na przykład tu jest. Sobie piszą ludzie. Ciekawe, które to były levele. 2012 rok, te postacie wyglądają tak około, nie wiem, na 90 level, może setny. Nie no, chyba nawet mniejszy. To nie są, na pewno nie są 140 levele, umówmy się. To będą jakieś takie kurde... Nie wiem w sumie. No i się biją, nie? No to ma 8 minut, 8 minut walki. Szczerze mówiąc, nie wiem czego się spodziewałem. No, ogólnie filmy, które powstają teraz są dosłownie takie same. Tyrion, Ichi, Volumes i Avicii. Zobaczmy sobie, co to będzie. Ej, chwila, co to było? Bandicam, Jezus Maria, Bandicam to był mój pierwszy program. Nie, co ja gadam, Hypersam był moim pierwszym programem, z którego nagrywałem Tyrona. Bandicam był drugi, Bandicam faktycznie.
O, Sebastian ten gościu ma na imię. Ciekawe, czy wie, że tutaj pokazał swoje imię. Zobaczcie, to jest chyba stara instancja Ichi. Ej, czy stara instancja Ichi wyglądała tak, że się wchodziło na ten statek i na samym Ichthyonie była instancja, w sensie, że się wchodziło na bossa, na instancję z bossem? To chyba tak wyglądało. Wiecie, jakieś takie stare wspomnienia w głowie mi się odblokowują. Chyba faktycznie tak to wyglądało, że faktycznie się wchodziło do osobnej instancji. Dobra, mamy Ichiego. Za czym się Ichi się różni od tego, co jest teraz? Nie no, Ichi wygląda dosłownie tak samo. Ale troszeczkę inaczej wygląda teksturka. S4, jak widzimy. Powinno się okazać, że to jakiś mój ziomek nagrywa, czy coś, ja tu będę. To by było w ogóle, wiecie, załamanie czasoprzestrzeni. Są korzonki. Ej, szczerze, ten taler wygląda lepiej niż ten, który jest teraz. W sensie, jest taka duża dawka nostalgii. Zobaczcie, jak te postacie wyglądają niewinnie. Ten chłop ma w ogóle wszystkie możliwe rany na 25 poziom. I bije po 120 temu Ichiemu. Ten Ichi był wtedy dużym wyzwaniem. Pamiętam doskonale. Zobaczmy, czy pokonają tego Ichiego w ogóle. Dwa psy. Jezu, jaki to jest klimat. Ej, czy teraz w tych czasach widzicie, idziecie sobie na bossa, przepraszam, idziecie sobie na Ichi z dwoma psami i idziecie tam po to, nie żeby sobie... Właściwie to po co się teraz chodzi na Ichi? Tylko żeby sobie poekspić. To były takie czasy. Wiecie, jestem takim starym boomerem, gadam to przez dużą dawkę nostalgii, ale naprawdę, no to miało coś wyjątkowego w sobie. Się expiło te pet na tym Ichi w ogóle, to było naprawdę, to było zajebiste. Mam nadzieję, że jak wyjdzie nowy serwer na Broken Rank, to wszystko wróci, serio. Bo w sumie na to się zapowiada, nie? Bo nie będzie altów, tak, chyba nie będzie altów, nie? Nie będzie altów? Nie będzie altów, nie będzie wysokich leveli, nie będzie też hajsu prawdopodobnie, żeby jakiś super eku sobie ubrać. I myślę, że właśnie takie na przykład Ichthyony, no wrócą do popularności i będą ludzie znowu ich farmili. A biorąc pod uwagę fakt, że będą nowi gracze, no to prawdopodobnie tych petów też będzie więcej, więc... No może taka scena jak ta, tylko w 3D będzie znowu już widoczna i będzie na porządku dziennym, to byłoby w ogóle super. To jest chyba w ogóle koniec? Co, nie ma więcej? Mamy kanał Galajusa i Wagona jeszcze tutaj. Myślałem, że troszeczkę więcej tego będzie. Zakładam, że 2000... Piszmy sobie 2011, ale prawdopodobnie wtedy chyba jeszcze nawet gry nie było. A, coś jest, bo było 10-lecie niedawno, patrzcie, faktycznie. Mamy trzy filmy. Gor, Gwiazda, Jezusowi. To jest też Tarn, okej. Okay. I zobaczmy sobie jeszcze... To jest jakiś metin, to nie. Dobra, zobaczmy sobie to. Co to jest za film? Tarn, The Pride of Tarn, wideo recenzja. Chcecie się nie tylko ciekawej grafiki. Wow, stare lobby. Poniżej. Spodziewam. Ale to jest piękne. Trzy serwery, ponad 50 tysięcy graczy. Graj za darmo w przeglądarce. Informacje. Partnerzy. Football Team, funiaste.net i tu jest jeszcze coś innego. Słuchajcie się nie tylko ciekawej grafiki, grywalności i wykonania, ale również humorystycznego podejścia twórców gry do dialogów. Tworząc swoją postać w Tarn, będziemy mogli wybrać jedną... Ej, tu jest duża dawka nostalgii, chwila. Łucznik ma inne profilowe. W ogóle klasy postaci są wybrane na podstawie jednej z umek. Czyli co, to była kiedyś jakaś umiejętność do łucznika? Chyba nie, nie pamiętam jej przynajmniej. Azor Virot, Kubica, Alcazar. Alcazar, Alcazar brzmi znajomo, czy Alcazar nie gra tu dzisiaj? Matis, Fabieni, tu jeszcze nie było Watachy. Okej, Watacha dosyć niedawno chyba była dodana z tego co kojarzę. Jest to normalne. Dobra, cienia, ukazanie, tutaj wszystko takie samo. W sensie takie samo, no nic takiego nowego, nie? Teraz chyba hak brzuch został zmieniony. Jest stary herd! Ej, w ogóle, Jezus, wiecie, że ja kiedyś tworzyłem film i w tym samym filmie właśnie chciałem tego starego herszta znaleźć, bo ja wiedziałem, że on istnieje, tylko nigdzie na YouTubie go nie widziałem. I tutaj go widzę właśnie. Patrzcie. Do jakiego herszta kiedyś się biło i to był ten herszt jeszcze starej instancji. Wtedy na mostku się kampiło i PvP się robiło z graczami. Te loading screeny, które trwały czasami po 15 zadań minut. Oraz ich lekka oryginalność. Niestety, jeżeli mówimy już o zadaniach, ich długość i ilość jest bardzo słaba. Inną wadą jest system przedmiotów, który przypomina raczej latanie całymi dniami z podobnymi klamotami. Niby można je ulepszyć, jednak to nie rozwiązuje problemu. Targowisko, chwilowo zamknięte, o proszę. Jest ich... Gor, Gwiazda, Jezusowi, z jakiegoś... Ej, tu był gdzieś Tarn. Co to jest? Gor, Gwiazda, Jezusowi, chwila, cofamy się. Tarn, Faridov, Ryd, 111 level versus Gniewny Harwuk, Krozde. Halo, Krozde, czy to jest twój film? Czekamy Krozde, widzowie, bo gdzieś tu będzie. Dlaczego akurat ten film się wyświetlił? Algorytm YouTube'a jest totalnie niezrozumiały dla mnie. Zobaczmy sobie tak z ciekawości rok 2010, aczkolwiek no nie sądzę, żeby tam miało coś być. No nie, no nie ma. Chociaż Tarn, widzę tutaj jest słowo Tarn, Hany, zobaczmy. Hany, nie. Nie będzie jakaś piosenka. O nie, ona ma prawa autorskie, najgorzej. Reflinki, aha, Reflinki Tarn, okej. Okay. Zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz, bo wiecie, bo myślałem, że troszeczkę więcej tego będzie, szczerze mówiąc. Na przykład z 2013 roku te filmy nie są jakieś super ciekawe, tak szczerze, bo to jest wszystko to samo, co jest dzisiaj. Więc, zobaczcie, na przykład 2013 wpiszmy. No te filmy nie różnią się zbyt dużo, tak szczerze. I
chyba nawet nie ma ich zbyt dużo też. No, no dobra, no cóż. Ale ja bym zobaczył jeszcze jedną rzecz. Nie wpisywał sajtu, w sensie nie pisał YouTube'a, tylko po prostu wpisał na przykład The Pride of Tyrn. No właśnie, ja bym wpisał The Pride of Tyrn i wpisał sobie właśnie na zakres dat, na przykład 2013 i nie wideo, tylko wszystko. I co teraz wyskoczy, nie? To może być takie ciekawe. Zacznijmy sobie na przykład 2012 rok. Od razu, z grubej rury, bo to jest najciekawsze. I zobaczmy sobie. Mamy tu jakiś support. To jest pewnie jeszcze takie zgłoszenia, które na nim leżą. Światowa premiera The Pride of Tyrn. Okej, to może być całkiem ciekawe. To może być dobry content. Zobaczmy. Światowa premiera The Pride of Tyrn, polskiego oldschoolowego MMO. Nie dajcie sobie mówić, że jeśli to światowa premiera, to nie ma tutaj miejsca dla Polaków. Jest ich to całkiem dużo. Bla, 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 bla. Polska wersja wystartowała pod koniec 2010 roku, zbierając do tej pory ponad 200 tysięcy graczy na kilku serwerach. Rozgrywka, jak i sama grafika jest mega oldschoolowa, przez co gierka ma swój specyficzny klimat. Ale starocie. Dobra, ostatnia rzecz, jaką sprawdzę. To 2010 rok. The Pride of Tyrn. Zobaczmy. Pride of Tyrn, encyklopedia polskiego dubbingu. The Pride of Tyrn, polska przeglądarkowa gra fantasy MMORPG, znam przez studio White Moon. Ekipa Kosa Studio. Głos dubbingu Krzysztof Gremski. Ej, patrzcie, to jest ciekawa w ogóle ciekawostka. Czyli Krzysztof Gremski to jest ten gościu, który mówi: Tyrn, twoja ojczyzna. Dobra, myślę, że content jest wyczerpany. Zobaczyliśmy sobie najstarsze rzeczy z Tyrna w internecie. Jeżeli coś ominąłem, dajcie mi znać, może ktoś z was się bardziej na tym zna i wie, jakby szukać więcej ciekawej treści. Odcinek chyba wyszedł dosyć krótki. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie właśnie długi odcinek i że będzie tutaj mnóstwo kontentu, ale te filmy, no nie są aż tak ciekawe, jak myślałem. Troszeczkę się zawiodłem, ale zobaczyliśmy sobie parę fajnych, myślę, wspominek. Zobaczyliśmy sobie Stare Miasto, Muzeum Historii Mydła i Brudu. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, czy to Stajerna, czy nie Stajerna na moim kanale. Stawcie kciuka, jeżeli wam się podobało. I co? I do zobaczenia, kapelusz wrócił, bo dalej mam syndrom zakoli, więc cóż. Dobra!